Siemanko panowie, miałem nie nagrywać, ale gadałem z kolegą z Rumi, z Mirkiem, bo już karmienie było pocztowych. Dzisiaj dwa mi wróciły gołąbki, brakuje albo jednego, albo dwóch. Karmiłem. Tu te łajzy wchodzą, ciemne. Miałem nie puszczać, ale mnie podkręcił. Rano nie puszczałem oblotu. Powiem wam tak, w oddziele byłem na 22 miejscu, skoczyłem na 17. W sekcji zdobyłem mało, 7 konkursów, w oddziele 14. Ale to nieważne, ile ważne, że piątka jest zdobyta i pchniemy do góry. Pan Mirosław powiedział, że teraz będzie coraz lepiej. Troszkę oczanił mnie, nie powiem z czym, ale teraz jest przygotowanie mocniejsze. Teraz będzie prawie 300. Prawie 300. Dzięki za komentarze, za to, że oglądacie. Lecimy. Samcy tu przegonimy. Samiczki niech będą na razie tu. Jest 18, chyba 10. Dobra, dzieciaczki, zjeżdżacie. Karmienie teraz jest tak, jak powinno być. Do wody środek podawany jest, do jutra. Mają jeszcze po pół litra. Młode są zabrane, tylko 4 młode mam na gojemniku. Takie, zobaczcie. O, takie mam młode. Po dobrych to gołębiach jest. Dobra. Tu taki jeden przyleciał, tak rozrabiał, że musiał dostać jeden i drugi w łeb. Uda. Buda. Muszę pierw samce wygonić. Tu mam jeszcze taką fajną pociechę. To jest młody pozbyszka. Zobaczcie, po takiej białej. 4 sztuki mam takie. I koniec tu już młodych. No dawaj, na to czekacie. Zaraz po nich zwalisz. To jest specjalny środek drogi. No, gdzie? Czekajcie, dam pauzę. Dobra, chyba wszystkie tygryski. Tam jeden jeszcze taki młodziutki jest. Dobra, otwieramy. I tak one będą wchodziły. Nie do jedzenia. Chodź. Tyle mam samczyków. Stąd dwa nie lecą, tylko samczyki. Czekajcie, wytarłem trochę szkiełko. Przeliczymy samczyki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 4, 46. No to 44 powinno być. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 1, 2, 3, 45. Dostają żarcia na 42, 43. Dobra, chyba tu nic nie ma. Lecimy z samiczkami. Młodziaki są puszczone. 5 młodych dzisiaj doładowałem tam. Takie małe. Zaraz wam pokażę. Chyba powchodziły. To dobrze, to zaraz je zamkniemy. Jeden młody mi nie wrócił na noc, ale dzisiaj wrócił. Się wystraszyłem, że już jednego straciłem. No chodźcie,
Kom, chodź. Chodź. Kom. Chodź. 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 Newka. Jedno jajko. No co jest? Jedno jajko mam. Rysują. Czy pocztowe wszystkie poszły. Białe to. Ale dzisiaj był piękny. Piękny pasiak był dzisiaj. Antena jest podłączona. Mam jajko. Na psów dam. Od pocztowych. O, akurat te powchodziły. To zamkniemy. Chcesz coś? Masz jajeczko. Gdzie nasza pocztowa? Zobaczcie, chodzą. Z białymi. Nie, to już jeden wyskoczył. Jeden wyskoczył. Chciałem je zamknąć. Pocztowe z białymi. Nie chciałem dlatego puszczać, bo... Nie chciałem puszczać z tego powodu, bo białe by wypuszczał. Dzwoni do mnie tu kolega, nie mam czasu, rzucimy go, tu nagrywamy film. Gdzie ta nasza pocztowa? Wczoraj w ogóle nie puszczałem. Samica? Piotr Sukiennik dzwoni, odrzucimy go. Odbity? Pięknie, będziemy patrzeć, że odbijają. Nakarmione tylko są, ale pięknie weszło. Te dziki. Te zaraz wejdą. Pokażę wam zaraz, jak je odrzuciłem. Założyłem im czerwone skówki. Wskoczyła ciemna. To będzie arka gołą. Nie, to jest od Newki samiec. 21, 18, 90. Dobry samiec. Nie, to nie jest od Newki. 6, co to jest za gołąb? Nie wiem, co to jest za gołąb. A tutaj czaposz. Chciałem, że pocztowa, ale to czaposz. Dobra. Odbity. Ładnie chodzą. Jeszcze nie weszła. Odbity. Ładnie wchodzą. Mamy ile? 6. 6 gołąbków. 18:44. Jeszcze chodzą. Ciemne siadają. Pocztowe by nie siadały. Samice są puszczone. A naprawdę był piękny pasiak. Nie taki za 200 zł. Siedział tu na dachu. Ale nie miałem czasu. Niech siadają. Belgijka, ona nie ma tipesa. Jeszcze jedna nie ma taka tipesa. Nie mam połowy na 100% tej, co miała, u co się uderzyła, to nie przyleciała. Siadać. Ile jest? 44. Dobra, pauzę damy. Siadają. Jeden jest. Odbity.
Ale wali. Cztery powinno być, ale 42 powinno ich być. Zobaczymy, ile wejdzie. Ładnie wali. I najedzone, karmione lekko. Jeszcze tam siedzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czekamy, aż wejdą. Pauzujemy. Zamknąłem młodziaki. Zaraz je policzymy. 5, 18 i 24. Pokażę. Zrzuciłem. Zmieniłem światło. To jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dwadzieścia raz. To wszystkie są. Tylko widzę w miarę. Dobra. Teraz ich nie wypuszczam, bo taki środek im podaję specjalny. Nie mogą wychodzić na dwór. Tak wyglądają tygrysy. Jest ich ile? 30, 48. 48 sztuk. O takie o młode dzisiaj przyniosłem na czerwonych skówkach. Tego tutaj. Tego grocha. Tego. No co? I te dwa chyba. No i te dwa. Skukać. Pomału. Chodź. Boją się. W fartuchu nie jestem biały. Nie wyłażą już. Starsze ma nawet takie, co się parzą, jedna para. Dobra, idziemy psa teraz puścić. Jeszcze widzę, że dwa nie weszły pocztowe. Czerwony i czarny. Dobra, pauzujemy. 40 jest odłożonych samis, ale dwie są tu. Dobra, jedziecie maluchy. Zaczyna padać deszcz. Samce niechętnie. A ty co? Na co szedłeś? Deszcz zaczyna padać. Pocztowe zamknięte. Tak jak powiedziałem, panowie, z 22 w oddziele podniosłem się na 17 miejsce. W oddziele 14 konkursów, w sekcji 7. A sekcja jest mocna. W sekcji chyba jestem na 5 miejscu, z którego się nie chcę skłamać, nie patrzę.
40 to powinno być 38. Dwa przepuściło, no. Jutro je zrobię, pojedynczo puszczę na ten na anteny. Deszcz zaczyna padać. Zobaczcie. Nie ma tam. No, zaczyna. Niech walczą. Z białymi oblot. Jutro zacznę je oblatywać. Dzisiaj cały dzień siedziały. Teraz samce, kiedy chcą, to sobie wejdą. O, jeden już wskoczył. Drugi już na antenę. Widzieliście, jak padają? Trzeci. Odbity? Odbity trzeci. No wchodzić. I najedzone. Muszą wchodzić. Krótki taki oblocik. Ładnie wchodzą. Nie ma co się przejmować. Irek powiedział, że teraz będzie lepiej. Jarek ma przyjechać na treningi tandemem, ma je trenować. Muszę mu kupić tandem. Weźmie kolegę, będzie szybciej jechał z Rumi na tandemie. Mówi, że pokaże. Ale to chyba mówi, że jak młody ten jego, co są, to będzie przyjechał i je trenował. My tam notujemy dla zabawy. Jest jakiś obcy na ogonie, widzę. Jest obcy na ogonie. Tutaj, o. To nie mój. Nie wiadomo skąd. Nawet nie pędzimy. Lecie, idziecie? O, jest tu. Schodzi. Zejdzie? O, jak ładnie bije. O, zejdzie, ten obcy zejdzie. Mhm, to schodzi obcy. Zaraz go do wora. Do wora i do jeziora. Do borka zawiozę. Narosł. Zaczyna padać, zaraz będę cały bok. Zobaczcie. Wali. Wali tam. Ile jest? 50. 57. 58. 19.3. Kurczę, coraz mocniej pada. Coraz mocniej pada. Studnie muszę skończyć. Coraz mocniej pada. Stanęły, nie chcą wchodzić. Wchodzą na następny. Zaraz mi zegar zmoczy. Czy nie? Pada tu? Troszkę pada. Ale tu pod daszek się schował. Ale ci wchodzą. Pika tylko. Pika, ale leje. Już leje, nie pada. Muszę iść tam dwie samice złapać. Czerwoną i czarną. Z nami gniazda. Ale się zerwała chmura. Jeszcze mi jest parę sztuk. Najedzone. Odskoczył. Zaraz będą uciekać. Ile ich jest? 67. To już jest 20, bo jeszcze odgroma ich. Panowie, chyba kończę nagranie, bo naprawdę nie pada, tylko leje. Łapę się, on nurkuje sobie. Zobaczcie, jak leje. Dobrze ta budka tu jest. Jestem już cały mokry. Zobaczcie. Ale daje deszcz. One się nie chcą, nie mają zamiaru wchodzić. Skrzydła wyciągają na tym deszczu. Chodzić. Chodź. Dobra, panowie. Pozdrawiam serdecznie. Ja uciekam.
bo cały mokry jestem. Do zobaczenia na kolejnych filmach. Pozdro. Pniemy do góry.